Ten materiał dotyczy dynamicznie zmieniających się wydarzeń. Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny. To nie jest kolejna operacja wojskowa. To nie jest kolejna eskalacja. To wojna. Te słowa w sobotę wypowiedział premier Izraela. To efekt weekendowego ataku Hamasu na Izrael. W tym filmie razem z analitykiem OSW Markiem Matusiakiem podsumujemy podstawowe informacje. Kontekst. Najpierw spojrzymy na mapę. Izrael 6 października został zaatakowany przez Hamas ze Strefy Gazy. Hamas to fundamentalistyczne ugrupowanie rządzące Strefą Gazy. Sama strefa nie jest państwem. Formalnie jest ona częścią Autonomii Palestyńskiej. Jednak w praktyce to teren kontrolowany nie przez władze Autonomii, a właśnie przez radykalny Hamas. Główny cel Hamasu to, jak sami określają, wyzwolenie Palestyny spod izraelskiej okupacji. Szerzej kontekst konfliktu opisaliśmy w obszernej publikacji, którą można za darmo pobrać z naszej strony. Od 2007 roku w regionie trwało status quo. Co prawda, regularnie dochodziło do starć, jednak nie wpływały one radykalnie na stan sytuacji w regionie. Zmieniło się to ostatniej soboty. Hamas zdecydował się zaatakować, korzystając z elementu zaskoczenia. Nikt, łącznie z izraelskimi służbami, nie spodziewał się ataku. Widać to chociażby na tych obrazkach. To zdjęcia z festiwalu Nowa Festiwal. Uczestnicy bawili się jak gdyby nigdy nic. Jednak, jak widać na tym ujęciu, bojownicy Hamasu już się do nich zbliżali. Wkrótce w tym miejscu zginie ponad 250 osób. Pojawia się więc pytanie, dlaczego Hamas zaatakował akurat teraz? Wiele osób szuka odpowiedzi w tym, że Izrael był bardzo blisko normalizacji stosunków z częścią świata arabskiego. W tym zwłaszcza Arabią Saudyjską. Taki atak z pewnością oddalił porozumienie. Wydaje się jednak, że to nie może być jedyny powód. Powodem może być rywalizacja z, o przywództwo wśród Palestyńczyków, o polityczne przywództwo, chęć zademonstrowania, że to Hamas jest najbardziej radykalnym, najbardziej skutecznym w atakowaniu Izraela ugrupowaniem palestyńskim, które ma moralny, polityczny, polityczną zwierzchność i jakby pierwszeństwo. W, wśród, wśród ugrupowań palestyńskich i że celem było os osłabienie struktur autonomii palestyńskiej, które kontrolują Zachodni Brzeg. Można powiedzieć, że jest to um, no, wyraz sprzeciwu wobec działań Izraela, to znaczy e, podważania e, status quo, jeżeli chodzi o wzgórze świątynne, jeżeli chodzi o kompleks meczetu Alaksa, gdzie e, żydowscy e, nacjonaliści coraz, coraz częściej się pojawiają i teraz otwarcie, e, coraz bardziej otwarcie kwestionują, e, jakby muzułmański charakter, charakter tego miejsca. Można powiedzieć, że jest to wyraz, że jest to odwet za rozbudowę osiedli na zachodnim brzegu i tak dalej, i tak dalej. Tę listę można ciągnąć, natomiast prawda jest taka, że nie wiemy, co tu było okolicznością pierwszoplanową i taką najważniejszą, najważniejszym czynnikiem, a co było tylko sprawą, sprawą poboczną. Co dokładnie się wydarzyło? W sobotę rano doszło do bardzo dużego ataku rakietowego na miasta, zwłaszcza południowego i centralnego Izraela. W ciągu dnia wystrzelono około 3000 rakiet. To bezprecedensowa intensywność ostrzałów w tak krótkim czasie. Natomiast trzeba powiedzieć, że z ostrzałami Izrael nauczył się żyć. To znaczy, obywatele Izraela są generalnie rzecz biorąc przygotowani na tego typu sytuacje, wiedzą jak się zachować, a przede wszystkim państwo posiada środki neutralizacji tego zagrożenia. I tak też stało się w dużej mierze w tym przypadku. Liczba rakiet, które dosięgły celów i spowodowały straty, była relatywnie niewielka, biorąc pod uwagę skalę tego strzału. Natomiast to, co było absolutnie bezprecedensowe, to to, że temu ostrzałowi towarzyszył też atak lądowy, polegający na tym, że jednocześnie w bardzo wielu miejscach, na bardzo wiele sposobów, uzbrojone grupy bojowników Hamasu przedostały się na stronę, na stronę izraelską i zaczęły siać terror w, w miejscowościach położonych blisko, blisko granicy z gazą. I tak naprawdę przez wiele godzin w, w, w sobotę. Miejscow szereg miejscowości przegranicznych było zupełnie poza kontrolą państwa, to znaczy panowali w nich, kontrolowali je bojownicy, bojownicy Hamasu, mordując, gwałcąc, uprowadzając, uprowadzając ludzi tam mieszkających zupełnie przypadkowych, i skala strat spowodowanych tym jest, jest kolosalna. No, na chwilę obecną mówi się o 700 zabitych, 2000 rannych. Prawdopodobnie ponad 100 osobach uprowadzonych do gazy, a to zapewne jeszcze nie jest koniec tej, tej, tej dosyć, upiornej, dosyć upiornej statystyki. To daje mniej więcej pojęcie o tym, o tym, co się wydarzyło. I trzeba raz jeszcze podkreślić, że to rzeczywiście jest wydarzenie absolutnie bez precedensu. Oczywiście Izrael zdawał sobie sprawę, że, jakaś, że może dojść do, do, do przeniknięcia e, e, palestyńskich bojowników na stronę izraelską, natomiast nie spodziewano się e, tak wielkiej skali. Tego, że to może dojść, e, do tego może dojść w bardzo wielu miejscach naraz. Te grupy przedostawały się i przez barierę bezpieczeństwa i e, próbowały się przedostać morzem, i nawet e, bojownicy przelatywali na paralotniach. Izrael był całkowicie zaskoczony tą sytuacją. Na miejscu nie było wystarczająco dużo wojska i służb, żeby opanować sytuację. Pierwszym priorytetem Izraela było usunięcie bojowników z terytorium kraju. Ten proces prawdopodobnie wciąż trwa. Dodatkowo Izrael rozpoczął kampanię lotniczą na cele na terenie strefy gazy. Według dostępnych informacji spowodowała ona około 400 ofiar palestyńskich. Prawdopodobnie w większości są to ofiary cywilne. W tym kontekście warto zaznaczyć niezwykle trudną sytuację ludności cywilnej strefy gazy. Strefa jest gęsto zaludniona. Na powierzchni znacząco mniejszej niż powierzchnia Warszawy mieszka ponad 2 miliony ludzi, a Hamas jest przemieszany z ludnością cywilną, więc wszelkie działania zbrojne wobec strefy będą powodować duże straty cywilne. Dodatkowo ludzie nie mogą stamtąd uciec. Granice Izraela i Egiptu są dla nich zamknięte. Niedawno minister obrony Izraela powiedział także: Zarządziłem całkowite oblężenie strefy gazy. Nie będziemy dostarczać tam elektryczności, jedzenia i paliwa. Walczymy przeciwko ludzkim zwierzętom i będziemy postępować odpowiednio. Obserwując to, co się dzieje w Izraelu czy między Izraelem a, a strefą gazy, musimy pamiętać o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tym, że to w jaki sposób my odbieramy ten konflikt informacje które do nas docierają są przede wszystkim przedstawiają przede wszystkim perspektywę izraelską um, dowiadujemy się o ofiarach po izraelskiej stronie wiemy że to są ludzie którzy mieli imiona i nazwiska widzimy ich zdjęcia widzimy wywiady z rodzinami e, e, ofiar przejmujemy się tym solidaryzujemy się z ofiarami natomiast jeżeli chodzi o tę drugą stronę stronę palestyńską nasze informacje nasz dostęp do tych informacji jest znacznie znacznie słabszy Ofiary palestyńskie, ta ludność cywilna, która, tak jak mówiłem, gdzieś znajduje się między tym skrajnym, radykalnym, agresywnym Hamasem, a, a, a izraelskim odwetem, jest bezimienna, anonimowa. To są jakieś statystyki, dowiadujemy się, że zginęło 15, 30, 10 osób w takim czy innym ataku odwetowym, natomiast no, nie, 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 nie dowiadujemy się o tych ofiarach tak wiele i w związku z tym nasz. Stosunek do tego, co się dzieje, jest, nie jest aż tak emocjonalny jak, jak w przypadku strony izraelskiej. Trzeba, śledząc rozwój wydarzeń, zawsze mieć z tyłu głowy, że informacje, które utrzymu, otrzymujemy, są jednak zazwyczaj informacjami przechodzącymi przez, przez, przez kanał izraelski, przedstawiający w znacznie większym stopniu tamtejszą perspektywę. Główna reakcja Izraela na ten moment pozostaje nieznana. Wiadomo natomiast, że reakcja musi wychodzić ponad, ponad standard. Sytuacja, do która, która miała miejsce, jest, jest zupełnie inna niż to, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia. W związku z tym Izrael będzie musiał zareagować w sposób, który po pierwsze odbuduje wiarygodność państwa wobec własnych obywateli, to znaczy zademonstruje, że państwo jest w stanie zapewnić własnym obywatelom bezpieczeństwo, po drugie odbuduje potencjał odstraszania Izraela wobec innych przeciwników, bo Trzeba mieć świadomość, że no, jest to spektakularna porażka. Spektakularna porażka na bardzo wielu poziomach, no, która bardzo osłabia pozycję Izraela regionalną i może zachęcić innych aktorów do wykorzystania tej sytuacji. W związku z tym Izrael musi zareagować w sposób, który, mówiąc potocznie, wybije tego rodzaju pomysły z głowy, czy Iranowi, czy Hezbollahowi, czy, czy jeszcze, innym, jeszcze innym aktorom. Dodatkowo Izrael będzie musiał odpowiedzieć w sposób. Który usunie zagrożenie ze strony Hamasu? W tym skuteczna likwidacja Hamasu byłaby zadaniem skrajnie trudnym. Wymagałaby tam fizycznej obecności militarnej na miejscu, okupacji, de facto przeprowadzania swego rodzaju no, czystki tam na miejscu, po to, żeby się upewnić, że że rzeczywiście ta organizacja została pokonana. To by się wiązało z olbrzymimi stratami wśród ludności cywilnej palestyńskiej, jakby gdzieś, która się znajdzie pomiędzy młotem a kowadłem, zupełnie bez możliwości ucieczki stamtąd. To by powodowało na pewno olbrzymie straty w, w izraelskim personelu, personelu wojskowym i nie gwarantowałoby sukcesu, to znaczy groziłoby tym, że Izrael tam utknie. Że będzie tam po prostu musiał być trwale obecny, będzie ponosił straty, będzie narażony na ataki, będzie uwiązany w wojnie asymetrycznej i nie będzie miał żadnej gwarancji, że te, że te działania przynoszą, przyniosą pożądany, pożądany skutek. Więc odpowiedź na to, jakby to miało być wykonane w praktyce, jest tak naprawdę strasznie, strasznie trudna. Największym pytaniem wokół tej sytuacji jest to, czy ten konflikt ograniczy się do starcia Izrael-Hamas, czy też rozlaje się na cały region. Spekuluje się o tym, że do ataku mogło dojść z inspiracji Iranu, ze wsparciem Iranu i nie ma, jeżeli tak rzeczywiście było, to nie ma jasności, czy to zostało zaplanowane jako oddzielna, jednorazowa akcja, czy też jest początkiem jakiegoś szerszego frontu, frontu działań zaplanowanych przez Iran jego jego organizacje, organizacje mu sprzyjające w regionie przeciwko, przeciwko Izraelowi. Jeżeli ten drugi scenariusz jest prawdziwy, no to rzeczywiście istnieje, istniałoby ryzyko, że ten konflikt się rozleje na cały region, że być może do, do konfliktu włączyłby się Hezbollah, czyli e, e, szyickie ugrupowanie ekstremistyczne, e, które jakby operuje na terenie Lab Libanu i tak naprawdę jest znacznie potężniejsze pod względem militarnym niż, e, niż Hamas. No to jest oczywiście scenariusz, który, e, który w Izraelu w dalszym ciągu jest e, rozważany i, i dopuszcza się, że, że to może się stać. Natomiast w tej chwili nie wydaje się najbardziej prawdopodobny. Reakcja Hezbollahu na, na to, co się stało, była symboliczna. Doszło do jakiegoś jednorazowego ostrzału. To nie miało jak dotąd ciągu dalszego, więc ten scenariusz na chwilę obecną nie wydaje się najbardziej prawdopodobnym, ale zdecydowanie nie jest wykluczony. Dla większości świata arabskiego ta sprawa jest jednak problemem. Nie ma chętnych żeby z, z pewnością, żeby się do tego konfliktu przyłączać po stronie aktorów państwowych w świecie arabskim. Myślę, że nawet Syria, która jest no, tradycyjnie państwem wrogim Izraelowi, raczej może odczuwać satysfakcję z tego, co się stało, ale raczej ma i inne problemy na głowie, i reżim Asada ma inne problemy na głowie, i no, z pewnością nie ryzykowałby przyłączania się do, do jakichkolwiek aktywnych działań przeciwko Izraelowi. Jak wiadomo, w ostatnich latach dochodziło do pewnego rodzaju. Normalizacji czy poprawy klimatu w relacjach Izraela ze światem arabskim. Teraz oczywiście to, co się wydarzyło, znacznie te relacje utrudni, ponieważ arabskie reżimy muszą się liczyć z nastrojami we własnych społeczeństwach, które są zdecydowanie propalestyńskie. W związku z tym, w takim klimacie, jakiekolwiek gesty sugerujące rozwój współpracy z Izraelem byłyby na pewno bardzo źle przyjmowane. Zwłaszcza dotyczy to Arabii Saudyjskiej, no, która. Wydała wbrew tym ostatnim głosom o tym, że toczą się rozmowy dotyczące normalny, potencjalnej normalizacji. Arabia Saudyjska wyda tak naprawdę bardzo krytyczny wobec Izraela komunikat od, od, obciążający Izrael odpowiedzialnością za to, co się stało, co jak można przypuszczać, jest no, jakby uwarunkowane wrażliwością na nastroje własnego społeczeństwa. Natomiast, tak jak mówię, raczej nie ma a, aktorów państwowych, którzy byliby zainteresowani przyłączaniem się do tej sytuacji, poza. Potencjalnie Iranem, który jak gdyby, no, jest w tej sytuacji, że po pierwsze jest otwarcie wrogi Izraelowi. Po drugie, dysponuje bardzo różnorodnym instrumentarium, jeżeli chodzi o możliwość szkodzenia i możliwość prowadzenia działań ofensywnych wobec Izraela, więc tutaj oczywiście tego nie można, nie można wykluczyć, że Iran postanowi tę sytuację wykorzystać. Jednak w tym momencie kluczowa jest reakcja Izraela. Niewątpliwe jest to, że Izrael ma, jest w sytuacji, żeby, żeby użyć takiej metafory szachowej przymusu ruchu, to znaczy Izrael musi zareagować. Musi zareagować w sposób spektakularny, który no, pokaże, że państwo jest zdolne adekwatnie odpowiedzieć na tego rodzaju sytuacje, ukarać sprawców, sprawić, że ta sytuacja się nie będzie mogła powtórzyć, pokazać własnym obywatelom, że państwo działa, bo co do tego, w, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, w sobotę, były bardzo poważne wątpliwości, i wybić z głowy innym wrogim aktorom w regionie, Pomysły na przyłączenie się czy wykorzystanie tej sytuacji. Jak Izrael to zrobi, tak naprawdę nikt tego w tej chwili, w tej, w tej, w tej chwili nie wie. Izrael jest w bardzo trudnej sytuacji. Zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę zakładników, którzy zostali do gazy uprowadzeni, do tej pory Izrael miał politykę tak naprawdę próby ratowania każdego swojego obywatela, który znajdzie się w niewoli, często za kolosalną cenę. W 2011 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy za jednego izraelskiego żołnierza wydano ponad tysiąc palestyńskich więźniów. Teraz natomiast mamy do czynienia z prawdopodobnie ponad 100 uprowadzonymi osobami. Więc utrzymanie tego rodzaju podejścia, tego rodzaju rodzaju filozofii będzie, będzie skrajnie trudne, ale z pewnością to będzie hamować Izrael. Czy znaczy będzie wymagało bardzo, bardzo trudnych decyzji. Więc podsumowując, należy się spodziewać zdecydowanej reakcji, natomiast bardzo trudno jest mówić w tej chwili o scenariuszach. Już wkrótce kolejne materiały na temat konsekwencji walk Izrael-Hamas. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału.